Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania na planszy. Chcę Wam dzisiaj pokazać grę, która nazywa się Na sprzedaż. Jest to gra Stefana Dory, która skierowana jest dla 3 do 6 graczy i trwa około pół godziny. Jest to stara gra, która niedawno miała swoją reedycję dzięki wydawnictwu Yellow, a w Polsce dzięki wydawnictwu 2 Pionki. Co zostało poprawione i co zostało zmienione? Mianowicie pudełko, wygląd pudełka i grafiki na kartach, które Wam zaraz pokażę. Tak wygląda pudełko. W środku pudełko fajnie się otwiera. On ma taką tutaj magnesik. Otwiera się. W środku mamy miejsce na monety oraz na karty. Monety to po prostu $1000. Każda taka moneta to $1000. Karty to 2 talie. Jedna talia, która ma wygląda w ten sposób, to talia kart z nieruchomościami. Mamy tu nieruchomości o różnej wartości. Im nieruchomość bardziej warta, tym bardziej okazała. Czyli jak widzicie, trójka to jest buda dla psa, gdzie 29 to jakiś okazały pałac. Karty mają wartości od 1 do 30, gdzie 30 jest właśnie najwyższą wartością nieruchomości. Druga talia kart to talia czeków. Talia czeków, które mają różne wartości. Mamy na przykład 0, wartość 0, mamy wartość $7000, $14000. Także mamy tutaj różne wartości. A o co chodzi w grze? Gracie na początku będą kupować nieruchomości, by w drugiej fazie sprzedawać te nieruchomości, biorąc za to czeki, i na końcu wygrywa gracz, który ma najwięcej pieniędzy oraz najwięcej pieniędzy z sprzedaży tych nieruchomości, czyli ten, kto jest najbogatszy. Jak wygląda rozgrywka? Rozgrywka jest bardzo prosta. Tasujemy oba deki, czyli karty nieruchomości oraz karty czeków. Następnie każdy gracz, w zależności od tego, na ile osób gramy, dostaje od 28 rzutów monet do 14, czyli 14 na 6 graczy, 28 na 3 graczy, a następnie będziemy grać dwie fazy. Dwie fazy, gdzie pierwsza to licytacja nieruchomości, druga faza jest to sprzedaż nieruchomości. Jak wygląda licytacja nieruchomości? Licytacja nieruchomości wygląda w ten sposób, że na początku każdej rundy, z wierzchu tej talii, wykłada się tyle kart, ilu jest graczy. Powiedzmy, że gramy w grę trzyosobową, wykładam trzy karty. Mamy trzy karty i teraz następuje faza licytacji. By zalicytować, gracz kładzie przed sobą monety, tak by były one widoczne dla innych graczy. Kładąc monety, po prostu mówimy, ile chcemy zapłacić za jakąś tam kartę. Następnie kolejny gracz może podbić tą stawkę. Czyli powiedzmy, że ja kładę 3 monety, a ktoś może powiedzieć, że będzie tych monet, zapłaci ich 4. Teraz, jeżeli tura dojdzie do mnie, mam dwie możliwości. Mogę do monet, które zalicytowałem, dołożyć coś, by było ich więcej, lub spasować. Jeżeli spasuję, biorę kartę o najniższym numerze nieruchomości, czyli w tym przypadku 10, płacę połowę tego, co zalicytowałem, zaokrąglając w górę, czyli w tym przypadku, jeżeli położyłem 3 monety, to jedną zabieram z powrotem, dwie natomiast płacę do banku i kupuję najtańszą tą nieruchomość. Jeżeli przebiję, to po prostu kolejny gracz, gramy sobie dotąd, aż wszyscy spasują. Jak wszyscy spasują, to gracz ostatni, czyli ten, który dał najwięcej pieniędzy, on płaci wszystkie swoje monety, ale bierze posiadłość o najwyższym numerze. I czyli mamy, powiedzmy, zakup, wykładamy kolejne 3 i gramy tak do momentu, kiedy w stosie kart nieruchomości zabraknie karty. Czyli po fazie nieruchomości na ręku będziemy mieć jakieś nieruchomości zakupione oraz być może pozostałości monet po fazie pierwszej, czyli fazie licytacji. W fazie drugiej, czyli w fazie sprzedaży, będziemy nieruchomości swoje sprzedawać. Tasujemy te czeki, które Wam pokazywałem. Następnie wykładamy
tyle czeków, ilu jest graczy. Czyli mamy powiedzmy tutaj czek 0, 9 tysięcy, 8 tysięcy. Gracze ze swojej ręki nieruchomości, czyli to, co mamy na ręce, wybierają jedną z nich i zakrytą kładą przed sobą. Na 3-4 ujawniamy je i gracz, który wyłożył kartę o najniższej wartości, bierze czek o najniższej wartości, o wartości trochę wyższej, kolejny czek do momentu, aż gracz, który dał najwyższą wartość nieruchomości, bierze najwyższy czek z możliwych. Powiedzmy, że ja zrobiłem tak, tu chcę zrobić tak, a tu mamy tak. Czyli ja, mając 7, wziąłbym czek za 0, ktoś za 13 sprzedałby za 8 tysięcy, a 20 poszłaby za 9 tysięcy. I znowu gramy tak do momentu, aż wszystkie karty czeków zostaną odgryte i rozdzielone między graczy. Wtedy kończymy sprzedaż nieruchomości, czyli już nie mamy po prostu karty czeków, no i liczymy punkty, czyli te pieniądze, które mamy. Sumujemy to, co mamy na kartach czeków z ewentualnymi pozostałościami po pierwszej rundzie, czyli po fazie licytacji, i ta osoba, której suma monet oraz suma zebranych pieniędzy z czeków jest najwyższa, zostanie zwycięzcą. Także jak widzicie, gra na sprzedaż to bardzo szybka gra licytacyjna, w której to będziemy inwestować w nieruchomości, następnie będziemy się ich pozbywać i chcemy przechytrzyć pozostałych graczy. Ja Wam dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam Was do recenzji, która będzie w kolejnym filmiku i oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.